Co się spodobało Pani najbardziej w tym scenariuszu? Czy powiem Pan tak, że dawno nie miałam w rękach tekstu, który przy pierwszym czytaniu tak mnie zainspirował i spowodował, że dosłownie miałam takie motyle w brzuchu. Po prostu robię różne ciekawe rzeczy, ale najczęściej jest to albo po prostu serial obyczajowy, gdzie te wszystkie sytuacje są takie z życia wzięte, albo kryminalny. Natomiast tu jest jakiś zupełnie inny poziom tego wszystkiego. Jest to wszystko zanurzone w takich oparach absurdu, abstrakcji. Postacie są niesamowicie wyraziste, nawet lekko przegięte. One się gdzieś tam przekraczają takie granice realności w swoich zachowaniach. No jest to takie, że dla aktora po prostu właśnie ten dreszczyk emocji jest bardzo duży i tu się to właśnie pojawiło. Właśnie jaka jest ta Pani rola i czy to jest postać, na którą Pani poniekąd czekała? To znaczy na pewno jest to tekst, na który poniekąd czekałam. Postać oczywiście też jest bardzo ciekawa, ale chyba jeszcze trochę za mało z nią miałam do czynienia, żeby tak się w niej rozsiąść i żeby ją tak naprawdę widzieć, jaka ona jest. Na pewno takim ciekawym aspektem tutaj tej postaci jest jej relacja z córką. Jak pierwszy raz przeczytałam tekst sceny z córką, to miałam takie w ogóle myśli, że nie wiem, jak to grać. Po prostu zupełnie jakby wejście w nową rzeczywistość, w nowy świat. I myślę, że dla aktora coś takiego, no, to jest to, na co on czeka.